Witam na kanale Gotuj z Maszką. Dzisiaj będziemy robić taki obiadek. Zapraszam do oglądania. Do tego potrzebujemy ziemniaki, pierśnik i marchewka. Zaczniemy z tego. Idę wylać wodę z ziemniaczku i będziemy kroić. Nie za grube łasterki, żeby były smaczne. I kroimy tak całe ziemniaczki. Ja mam tutaj około 7 ziemniaków. Będzie bardzo ciekawy obiad, także bądźcie do końca. Ziemniaczki mamy wszystkie pokrojone. Dodajemy soli i pieprzu. Dobrze wymieszać. I dobrze wymieszać trzeba. I odkładamy ziemniaczki na bok. Teraz kroimy marchewkę. Marchewkę kroimy w takie plastereczki. Całą marchewkę w plastereczki. Cieniutko się starać. Marchewka jest już pokrojona. Teraz kroimy mięsko. Ja do tego wziąłam pół pierśnika i takimi plasterkami będę kroić nasze mięsko. Wrzucamy z powrotem, też dodamy zaraz przyprawy. Obiadek jest bardzo prosty i zobaczycie, jaki będzie pyszny. I wszystko mięsko mamy pokrojone. Do kurczaka dodajemy czerwonej papryki. Troszeczkę oleju. Nie za dużo. Soli i pieprzu. Dobrze wymieszać. A teraz Wam pokażę, jak zrobić foremki do naszego obiadku. Składniki dokładnie napiszę Wam w opisie. I mięsko jest przygotowane. Teraz Wam pokażę, jak można zrobić foremkę. Mamy takie małe wiaderko. Akurat mam od pieszonej kapusty. Bierzemy kawałeczek folii i robimy coś takiego. Raz. Robimy drugi raz. Mocno przyciskając i trzy folie takie naciągnąć na wiadereczko, można na słoiczku. I teraz wyciągamy wiaderko i zginamy do środka, robimy sobie formę, którą chcecie uzyskać. Większą, niższą, wysoką można uzyskać każdą formę, którą będzie potrzebna. I tak przyciskamy. Wychodzi taka foremka. Takim my będziemy piekli kurczak z ziemniaczkami. Zrobiłam takich 5 pojemniczków dla nas i na dół rzucamy ziemniaki. Rozkładamy ziemniaczki na sam dół. Staramy się sobie podzielić. Nas w rodzinie jest 4 osoby, ale zrobiłam 2 dla męża. I rozdzielamy. Mniej więcej rozdzielę, żeby było jednakowo.
wyprostować teraz. I teraz na to rzucamy marchewkę. Do smaku, żeby było. Jak lubicie, można dać więcej marchewki. Tu akurat jest dobrze. Teraz na to dajemy mięsko. Sobie porozkładać ładnie. Piekarnik włączcie na 200 stopni. Ja robię z termobiegiem i wszystko mamy podzielone. Teraz przygotujemy sos do tego. Do tego potrzebujemy 4 łyżki śmietany, 4 jajka, 4 lub 3, zobaczycie jak wam wychodzi. Ja mam taki mniejszy, dlatego dałam 4. Jak będziecie mieli większy, to wtedy 3. My zobaczymy, ile nam wyjdzie. Dobrze to wymieszać. I pamiętajcie dodać sól i pieprz, żeby było nam danie smakiem. Dodajemy jeszcze jedno jajko. Ma być taka konsystencja lejąca. I wlewamy do pojemniczku. Tak, żeby troszeczkę nam przykryło. I teraz potrzebujemy kawałeczek sera i ścieramy. Będziemy posypywać na górę i wstawiamy do piekarnika na 200 stopni 30-40 minut, w zależności od waszego piekarnika jak piecze. I posypujemy z góry serem. Dokładnie składniki, tak jak mówiłam, opiszę w opisie. Kładziemy teraz na blachę. I tak to wygląda po 15 minutach w piekarniku. Pachnie niesamowicie. Po 40 minutach wyjęłam z piekarnika. Pokażę wam z bliska. Ziemniaczki są bardzo mięciutkie. Zobaczcie, się rozpadają. Jeśli ci się podobają moje przepisy, subskrybuj kanał Gotuj z Maszką.